Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie odbyła się pierwsza konferencja kobiet. Wydarzenie składało się z dwóch stref, jednej wykładowej, gdzie można było posłuchać dyskusji oraz wziąć udział w warsztatach, oraz drugiej, przestrzeni wystawowej, gdzie swoją działalność prezentowały kobiety i inicjatorki działające na Śląsku. Spotkała się grupa kobiet, które działają każda gdzieś tam w innej dziedzinie, na innej płaszczyźnie. Postanowiłyśmy mimo różnic, które nas dzielą, zrobić coś razem. Połączyć siły, żeby łączyć kobiety, pokazać im, że każda z osobna też jest silna i że możemy coś zrobić razem. Chciałbyśmy się połączyć nie tylko w kwestiach społecznych, bo tutaj kobiety działają bardzo intensywnie, ale pokazać też inne obszary naszej działalności i też zachęcić do aktywizacji kobiet, które może do tej pory nie widziały swojego miejsca, a tutaj je znajdą. Mamy aktywistki, działaczki społeczne, mamy nasze seniorki z klubu seniora, mamy osoby nam bliskie, które nas wspierają, również kogoś z samorządu. Różne osoby będą występowały właśnie po to, żeby pokazać, jak bardzo się różnimy, a jaki mamy wspólny cel. Konferencja zorganizowana w Młodzieżowym Domu Kultury była też miejscem, gdzie kobiety mogły wymieniać się własnymi doświadczeniami i pomysłami na działalność społeczną. Chciałbyśmy kobiety uaktywnić gospodarczo, politycznie, społecznie, ponieważ uważam, że kobiety mają dużo zaoferowania, ale nie mają takiego miejsca, w którym mogłyby wymienić się doświadczeniami. I to bardziej będzie takim miejscem, w którym będziemy mówić sobie o swoich doświadczeniach, o tym, gdzie możemy działać, na właśnie różnych polach. W ramach konferencji miał miejsce także panel o nazwie Odkrywamy Herstorię Naszego Regionu, gdzie mówiono o wpływie kobiet na historię Śląska.